Zaczynamy wieczór z boksem w Dzierżoniowie. Gala Uświec i walka wieczoru z udziałem Roberta Parzęczewskiego, który ruszy po 30. zwycięstwo w karierze. Znowu mechaniczny prawo prygni. No, zacięty bardzo pojedynek. Wierzyński, ruszymy zdecydowanie, spróbuje teraz rozprawić się ze szperem, tak też się dzieje, pierwszy raz przekonuje na deskę. Panie arbiter, kończy ten pojedynek, jestem się z tą decyzją, nie zgadzam. Staram się znaleźć, że nie ma rozpoczyna rundy, nie ma kartu. Chcę złapać jeszcze ten rytm Nowicki w samej końcówce. Jest to jeden z ciekawszych, bardziej uzdolnionych pięściarzy w Polsce, tego młodego pokolenia, do tego mamy na niego czujne oko. Skuknął fenomenalnie Michał Leśnia. To jest ta precyzja. Od początku widać było, że nie ma przeszczelonych ciosów. Coś się dzieje w ringu. Kibice dają też dodatkowy plusik do tego anturazu. Piękny cios, znakomita końcówka, znakomita puenta. Parzęczewski wraca do swojej kategorii. No bardzo dobry lewy wrot. Jeszcze dwa bramka teraz. Kolejne czasy Parzęczewskiego. Kulminacja. Kulminacja ataków. Roberta teraz się zagarnił. Zagarnił się lawa, ale wyszedł z tego klinczu Parzęczewski szybko ciosem.